Tiraspol. Przyjechałem tutaj po niecałych 3 godzinach. Przekroczyłem granicę bez najmniejszych problemów i w tej chwili oglądam to miasto. Dworzec Republiki. Pod tą nazwą kryje się miejscowy dom kultury. Walutą w kraju, w którym jestem, czyli Prydniestrowskiej Mołdawskiej Republiki, jest rubel prydniestrowski. To są jego kursy. Miasto to także takie bloki. I stare, z trochę z obchodzącymi farbami, i również nowe. Pewnie tak jak wszędzie. Ten budynek jest budynkiem rządowym. Dom Sowietów to tylko nazwa z pomnikiem Lenina przed nim, a faktycznie budynek administracji państwowej. W pobliżu budynku rządowego sławni obywatele miasta Tiraspolu. W tym mieście znajdzie się i socjalistyczną byle jakość, ale i super samochody, i blicht, szkło i aluminium, ale także mnóstwo dachów byle jakich, zwłaszcza tych z dodatkiem azbestu. No tutaj także można popatrzeć na kontrasty. Stan drogi, zaraz potem dom towarowy. Byle jaki blok. I tuż obok normalne miasto. Tam w głębi jest budynek sądu. A to centralny plac miasta. Plac główny, jak go także tutaj nazywają. Znajdują się na nim, przy nim główne budynki. Z tej strony akurat kinoteatr. Główną postacią na tym placu jest okazały pomnik generała rosyjskiej armii Suworowa. Suworow jako dowódca armii carskiej 4 lata walczył tutaj z Turkami w końcu XVIII wieku. W wyniku tej wojny przyłączył, faktycznie utworzył Naddniestrze. Przyłączył tą część kraju do carskiej Rosji. Było to dokładnie w 1792 roku. Tiraspol, stolica Prydniestrowie. To miejscowy bazar. W centrum zauważyłem tylko dwie cerkwie. Ta jest największa.